1926 roku przyjeżdża do Warszawy kabaret literatów rosyjskich, a wraz z nim 34-letni ognisty Węgier, wspaniały lingwista, jak napisał Wojże Leński, Fryderyk Jaroszy. Wystawiają swoje przedstawienia w kabarecie Qui pro quo. Jeden ze spektaklów jest dla kabaretu Qui pro quo. Potem wspólna kolacja. Nie przypadkiem posadzono Hankę Ordonówną koło Fryderyka Jaroszego. Wspólna kolacja, kosz pełen czerwonych róż, bliższe poznanie i wielka miłość. Wielka pierwsza miłość i piosenka na pierwszy znak. Trudności, którą Hanka Ordonówna śpiewała w rewii Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pamiętaj o mnie.